Poważne przestępstwa dokonywane przez kobiety zawsze szokują nas bardziej. A w tym wypadku mamy do czynienia z babcią, będącą ostatnią osobą, którą można by podejrzewać o coś takiego. Bo nie mówimy tu o zbrodni w afekcie czy zemście. Ta kobieta była seryjną sprawczynią. Siwe włosy, pomarszczona skóra na twarzy, ogromne okulary i babcine ubrania. To był świetny kamuflaż. Dzięki temu przez lata jej przeszłość skrywająca wiele tajemnic i mroku nie ujrzała światła dziennego. Jednak gdy prawda wyszła już na jaw, okrzyknięto ją gospodynią z domu śmierci. To kolejna mocna historia, którą poznacie już za chwilę w podcaście Kryminatorium. Nowe odcinki mojego kryminalnego programu publikuję w każdy poniedziałek, z samego rana na Spotify i o 17 na YouTube. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Rankiem 28 kwietnia 1982 roku dzieci Ruth Munro otrzymały wstrząsającą wiadomość. Ich matka zmarła. Jednak to nie był koniec złych informacji. Znajoma kobiety twierdziła, że 61-letnia mieszkanka Sacramento odebrała sobie życie. Synowie i córka nie mogli w to uwierzyć. W jednej chwili zawalił się ich cały świat. 61-latka kroczyła przez życie z szerokim uśmiechem na twarzy. Nigdy nie pomyśleli, że mogłaby pewnego dnia tak po prostu odebrać sobie życie. Zwłaszcza, że jako katoliczka postrzegała taką śmierć jako ciężki grzech. Jednak w ostatnich dniach kobieta przeszła diametralną zmianę. Przestała przypominać dawną siebie. Przez lata pracowała w aptece. Ciężko zarobione pieniądze odkładała na tak zwaną czarną godzinę. Od jakiegoś czasu żyła w nieformalnym związku. W kwiecie wieku poznała mężczyznę swoich marzeń. Byli razem szczęśliwi. Spędzali ze sobą każdą wolną chwilę. On często kupywał jej kwiaty czy zapraszał do restauracji. Ruth miała wszystko, czego potrzebowała. Miłość życia, zdrowie i ukochane dzieci, na które zawsze mogła liczyć. Pewnego dnia poznała kobietę, z którą połączyła ją wielka przyjaźń. Po raz pierwszy spotkały się w restauracji, do której 61-latka przychodziła ze swoim partnerem. Jej nowa znajoma tam pracowała. Stały się dla siebie powierniczkami. Zwierzały z każdej, nawet najmniejszej troski. Pewnego dnia koleżanka zaproponowała założenie biznesu. Ona miała pomysł, a Ruth środki na jego zrealizowanie. Munrod zgodziła się. Myślała, że to świetny pomysł. Pieniądze, które gromadziła przez lata, przeznaczyła na otwarcie własnego lokalu z jedzeniem. Ich wizja zakładała, że wspólny biznes okaże się sukcesem. Nie spodziewały się problemów. Jednak one nadeszły i to bardzo szybko. Przyjaciółka co jakiś czas powtarzała, że muszą zainwestować jeszcze większą sumę pieniędzy, a ona posłusznie podpisywała czeki lub dawała jej gotówkę do ręki. Ale problemy w dalszym ciągu nie znikały. Przeciwnie, z dnia na dzień było gorzej, co psychicznie podłamało 61-latkę. Straciła większość swoich oszczędności. Wkrótce okazało się, że restaurację trzeba zamknąć. To nie był koniec złych informacji. W tym samym czasie jej życiowy partner dowiedział się, że jest ciężko chory. Wykryto u niego nowotwór. Lekarze widzieli niewielkie szanse na wyzdrowienie. Ruth była załamana, ale nie chciała się poddawać. Miała zamiar wspierać ukochanego. Próbowała wierzyć, że wszystko dobrze się potoczy. Przyjaciółka zaoferowała pomoc, a konkretnie możliwość zamieszkania z nią w jej dużej posiadłości. Jej dzieci uznały, że to dobry pomysł. Lubiły koleżankę swojej matki. Uważały ją za przemiłą starszą panią, która roztaczała parasol ochronny nad potrzebującymi pomocy. Nazwali ją babcią, bo sama chciałaby tak na nią mówiono. Mimo to martwili się o mamę. Często dzwonili. Odwiedzali praktycznie codziennie. Jakiś czas po przeprowadzce nastąpiło nieoczekiwane pogorszenie stanu emocjonalnego 61-latki, widoczne szczególnie na kilka dni przed śmiercią. Zazwyczaj uśmiechnięta i emanująca dobrą energią kobieta nagle przestała przypominać dawną siebie. Stała się małomówna, zamknięta w sobie i płaczliwa. W dodatku syn zauważył coś szczególnie niepokojącego. Piła alkohol i to w dość sporych ilościach.
Twierdziła, że drinki ją rozluźniają i poprawiają samopoczucie. Przyjaciółka nie widziała w tym problemu. Sama podawała jej do ręki szklankę z wysokoprocentową zawartością. Mężczyznę zmartwił fakt, że matka zapijała swój smutek. Poza tym było to dziwne samo w sobie, ponieważ wcześniej stroniła od alkoholu. Powtarzała, że to trucizna. Jej dzieci zaczęły się zastanawiać, dlaczego nagle stał się dla niej środkiem na odreagowanie. Na dzień przed jej śmiercią syn zastał ją leżącą w łóżku. Nie odezwała się do niego ani słowem. Pomyślał, że to po prostu tylko gorszy moment. Zastanawiał się jednak nad tym, jak wyciągnąć ją z tego dołka. Obiecał, że przyjdzie kolejnego dnia. Niestety nie zdążył. 28 kwietnia 1982 roku kobieta już nie żyła. Jej ciało znalazła przyjaciółka. To ona powiadomiła odpowiednie służby. Później twierdziła, że Ruth popełniła samobójstwo. Że w ostatnich dniach życia była w kiepskim stanie psychicznym. Nie mogła pogodzić się z chorobą partnera. Fakt, że musiały zamknąć swoją restaurację, tylko pogorszył całą sytuację. Przeprowadzono sekcję zwłok, żeby ustalić prawdziwą przyczynę śmierci. Według raportu z autopsji, denatka nie miała żadnych obrażeń zewnętrznych czy ran. Natomiast ciekawych informacji dostarczyły badania toksykologiczne. W jej organizmie odnotowano wysokie stężenie różnych substancji, m.in. kodeiny i paracetamolu. Taka ich ilość zdecydowanie świadczyła o celowym przedawkowaniu. Mogła sama zażyć te substancje lub ktoś mógł podać je bez jej wiedzy. Ale nie było możliwości rozstrzygnięcia tej kwestii. Dzieci kobiety obstawały przy tej drugiej opcji. Uważały, że na pewno nie sięgnęłaby po kodeinę, czyli silny lek opioidowy o działaniu przeciwbólowym. Nie z własnej woli. Nawet będąc w kiepskim stanie psychicznym. A żaden lekarz w ostatnim czasie jej tego nie przepisał. Myśleli, że dziwne zachowanie Ruth oraz nagła śmierć wynikały z ingerencji osób trzecich, a konkretnie jednej osoby. Tej, która podsuwała jej do ręki drinki. Uważali, że w szklance oprócz alkoholu kryły się substancje, które doprowadziły do tragedii. Ich zaufanie do przyjaciółki matki zniknęło. Z przerażeniem odkryli, że kobieta zagarnęła wszystkie kosztowności należące do zmarłej. 61-latka nie sporządziła testamentu, ale podobno ustnie przekazała, że po jej śmierci wszystko przypadnie znajomej. Oni jednak nigdy tego nie usłyszeli. Nie mogli uwierzyć, że nie pozostawiłaby niczego swoim dzieciom. Everson Gilmouth również przez większość życia patrzył z optymizmem w przyszłość. Był ponad 70-letnim wdowcem. Jego żona zmarła przed kilkoma laty. Mieszkał sam i najzwyczajniej w świecie brakowało mu towarzystwa. Kogoś, z kim mógłby porozmawiać, z kim mógłby zasypiać i budzić się w jednym łóżku. Marzyłby jeszcze raz się zakochać i wziąć ślub. Nie chciał przeżyć starości w pojedynkę. Mieszkał w przyczepie kempingowej. Lubił tworzyć rzeźby z drewna czy obrabiać zwierzęcą skórę. Ale żadna z tych czynności nie wypełniła pustki w jego sercu. Dlatego zaczął korespondować z kobietami odsiadującymi wyroki w więzieniach. Wierzył, że każdy zasługuje na drugą szansę, nawet przestępcy. Szczególna więź połączyła go z pewną osadzoną z Kalifornii, starszą panią, która w przeszłości popełniła kilka błędów. Kradła, ale nie chciała już wrócić na kryminalną ścieżkę, tylko zacząć wszystko od nowa. W swoich listach zapewniała go, że pragnie dokładnie tego, co on, spokoju na stare lata lub przy boku ukochanej osoby. Tą ukochaną osobą miał być właśnie Everson. Mężczyzna oznajmił swojej rodzinie, że weźmie ślub z tą kobietą. Bliscy uznali, że pewnie żartuje. Nie sądzili, że naprawdę poślubił skazaną, której nawet nie widział na oczy. We wrześniu 1985 roku mężczyzna udał się do Sacramento w Kalifornii. Tam mieszkała jego ukochana. To była spora rezydencja, która liczyła aż 16 pokoi. Wprowadził się do niej. Rodzinie obiecał, że będzie się do nich odzywać co jakiś czas. Jednak słowa nie dotrzymał. Zaniepokojona siostra emeryta powiadomiła policję. Znała adres, pod którym zamieszkał. Funkcjonariusze wybrali się na miejsce i zastali tam Eversona.
całego i zdrowego. Nic mu się nie stało, po prostu nie miał ochoty rozmawiać z bliskimi. Później skontaktował się z nimi. Był zdenerwowany, że jego zdaniem chcieli go kontrolować. Siostra postanowiła spełnić jego prośbę i przez jakiś czas nie dzwoniła ani nie pisała. Po jakimś czasie otrzymało list od narzeczonej brata. Kilka dni później pojawił się kolejny. Była osadzona zapewniała, że z mężczyzną wszystko w porządku. W dalszym ciągu nie miał ochoty rozmawiać z rodziną. Natomiast dobrze czuł się w nowym domu. Zbliżał się dzień ich ślubu, jednak 2 listopada 1985 roku, czyli krótko przed wyznaczoną datą, siostra otrzymała wiadomość telegraficzną. Tym razem od 77-latka. Napisał, że nie będzie żadnego małżeństwa. Chciał odejść od narzeczonej, nie podał konkretnego powodu rozstania. Na końcu dodał, że chce pojechać na południe kraju. Po tej wiadomości nastąpiła długa cisza. Emeryt nie dawał znaku życia. Rodzina martwiła się. Jednak nie mieli pojęcia, gdzie wtedy przebywał. Zatem nie mogli się z nim skontaktować. Nagle w kwietniu 86 roku dostali pocztówkę. Nadawczynią była niejaka Irene, nowa dziewczyna seniora. Z treści wiadomości wynikało, że poznali się w trakcie wycieczki i zostali parą. Mieszkali razem, od czasu do czasu podróżowali i chodzili do kościoła w każdą niedzielę. Kobieta poinformowała rodzinę mężczyzny, że 3 miesiące wcześniej przeszedł on niewielki udar. Na szczęście nie odcisnęło to wielkiego piętna na jego zdrowiu. Tak przynajmniej przekonywała partnerka. Siostra nie wiedziała, co o tym sądzić. Nie do końca uwierzyła w te słowa. Udar to jednak nie przelewki. Martwiła się o brata, ale nie wiedziała, co powinna zrobić. Everson był w końcu dorosły. Mógł żyć tak, jak chciał, a ona musiała zaakceptować jego decyzję, nawet jeśli jej się nie podobały. Trochę dziwiło ją, że przez tyle miesięcy ani razu nie zadzwonił. Zamiast tego wysyłał pocztówkę za pośrednictwem swojej partnerki. Podobnie jak w przypadku wcześniejszej kobiety, siostra odniosła wrażenie, że cała ta korespondencja była do siebie podobna. Zupełnie jakby napisała ją jedna i ta sama osoba. Ale z poprzednią narzeczoną przecież się rozstał. W latach 80. w Sacramento seniorom przytrafiały się dziwne rzeczy, o czym świadczą nie tylko przypadki Ruth i Eversona. W drugiej połowie tamtej dekady doszło do kolejnych tajemniczych zaginięć. Nie wszystkie z nich zostały zgłoszone na policję. Te osoby nie zawsze miały kontakt z rodziną. Bywało, że nikt nie martwił się ich nieobecnością. Zaczęło się od 78-letniej Betty Palmer. Była schorowaną i samotną starszą panią. Zmagała się także z różnymi problemami psychicznymi. Często skarżyła się na ból biodra. Zaledwie rok wcześniej odniosła dość poważną kontuzję. Od tego czasu praktycznie codziennie zażywała leki przeciwbólowe. Ostatni raz widziano ją 19 sierpnia 1986 roku. Tego dnia wybrała się na wizytę do lekarza. Ale nigdy z niej nie wróciła. Tak twierdzili lokatorzy mieszkający w tej samej posiadłości. Niewiele o kobiecie wiadomo. Czy miała jakichś bliskich? Kogoś, kto przejął się jej zniknięciem i być może je zgłosił? Można się jedynie domyśleć, że nie. Jednak już po jej zaginięciu w ośrodku opieki społecznej odbierano przeznaczone dla niej środki. Podpis z jej imieniem i nazwiskiem znalazł się również na kilku nowych wnioskach o zapomogi, ale żaden z urzędników nie wiedział, że Betty nie mieszkała pod znanym im adresem. Nikogo o tym fakcie nie poinformowała. Z problemami zdrowotnymi zmagała się również 78-letnia Leona Carpenter. Od wielu lat była uzależniona od alkoholu. Na stałe przyjmowała szereg różnych lekarstw na dolegliwości, które często spotykają osoby w jej wieku. Po niektóre medykamenty sięgała bez wiedzy lekarza. Stały się one kolejnym źródłem jej uzależnienia. W 1986 roku często trafiała do szpitala. Przyczyną tych przyjęć było prawdopodobnie przedawkowanie różnych tabletek. Ale od lutego 1987 roku przestała się tam pojawiać. Słuch o niej zaginął. Jednak w tym czasie ktoś dalej pobierał jej pieniądze. Podobnie jak w przypadku Betty. Od alkoholu nie stronił również James Gallop. Miał 62 lata i guza mózgu, choć zdaniem lekarzy nieoperacyjnego, mimo wszystko niezłośliwego.
a to oznaczało, że przed mężczyzną stała perspektywa długiej i spokojnej starości, gdyby tylko przestał pić. Jakiś czas później pojawiło się ryzyko, że jego nowotwór mógł być jednak złośliwy. Onkolog chciał przeprowadzić szereg badań pod tym kątem, ale w wyznaczonym dniu pacjent nie zjawił się na umówionej wizycie. Lekarz próbował skontaktować się z gospodynią domową, w którym mieszkał schorowany mężczyzna. Okazało się wówczas, że ten niespodziewanie wyjechał. Kobieta nie miała pojęcia gdzie. Powiedziała, że zniknął nagle w środku nocy. Informacja o jego zniknięciu dotarła do opieki społecznej. Pracownicy jednak nie podejrzewali, by stało mu się coś złego. Znali jego niezbyt ciekawą przeszłość. Uwierzyli, że naprawdę mógł opuścić dom i zaszyć się gdzieś indziej. W swojej pracy na co dzień spotykali się z takimi przypadkami. Ze smutkiem akceptowali, że nie każdy chciał przyjąć od nich pomoc. Później pojawiła się plotka wśród sąsiadów, że James zmarł w wyniku choroby. Według tej pogłoski nie miał rodziny, więc kwestia pogrzebu spoczęła na gospodyni domowej. A ta postanowiła, że jego zwłoki zostaną skremowane. Jednak nigdzie takiej informacji nie zgłosiła. Vera Faye Martin zniknęła jesienią 1987 roku. Nie wiadomo kiedy dokładnie. Jej dzieci od dawna z nią nie mieszkały. Czasem tylko rozmawiała z nimi przez telefon. Choć zmagała się z poważnymi problemami, takimi jak chociażby alkoholizm, to pamiętała o ich urodzinach i zawsze dzwoniła z życzeniami. Ale przez cały październik i listopad nie odezwała się do nich ani razu. Nie wiemy, czy w tym czasie sami próbowali się z nią skontaktować, ani czy zgłosili jej zaginięcie na policję. Lecz gdyby zapytali lokatorów Wery, co u kobiety, oni nie potrafiliby odpowiedzieć na to pytanie. W końcu dawno jej nie widzieli i nie mieli pojęcia, gdzie mogłaby przebywać. Gdyby wykazali większe zainteresowanie własną matką, może wtedy bardziej by się zaniepokoili. Kolejną zaginioną osobą była Dorothy Miller, 65-letnia alkoholiczka. W przeszłości cierpiała na depresję. Miała za sobą kilka prób samobójczych. Nie ufała praktycznie nikomu. Osoby, które ją poznały, określały ją mianem paranoiczki. W październiku 1987 roku zachorowała. Znalazła się pod opieką ginekologa, jednak nie zjawiła się na jednej z wizyt. Kobieta, u której mieszkała, powiedziała, że Dorothy trafiła na odwyk. Pomimo upływającego czasu, wciąż jednak nie wracała do swojego domu. Dopiero później okazało się, że tak naprawdę nigdy tam nie trafiła. Ben też dużo pił. Dodatkowo w wyniku wypadku sprzed lat był częściowo niepełnosprawny ruchowo. Poruszał się przy pomocy laski. Co jakiś czas wizyty składał mu brat, który martwił się o niego. Ostatni raz widzieli się w kwietniu 1988 roku. Później Ben wyjechał do innego miasta. Tak przynajmniej twierdziła kobieta, u której mieszkał. Właścicielka domu nie chciała już przebywać z nim pod jednym dachem. Skarżyła się, że ciągle pił i wprowadzał swoim zachowaniem zamęt. Nie stosował się do wyznaczanych przez nią zasad. Miała dość i dlatego kazała mu się wynieść. Alvaro Montoya znany był wszystkim jako Bert. Pochodził z Kostaryki. Do USA przyjechał z rodziną jako nastolatek. Już od wczesnego dzieciństwa jego rodzice byli świadomi, że ich syn odróżnia się od swoich rówieśników. Stwierdzono u niego niepełnosprawność intelektualną. W dodatku psychiatrzy wykryli u nastolatka schizofrenię. Bert miał 16 lat, kiedy postawiono tę diagnozę. Z biegiem czasu jego stan zdrowia się pogarszał. Halucynacje, paranoja, brak zaufania do ludzi. Minęły jednak całe lata, zanim rodzina podjęła w końcu decyzję, że trzeba mu jakoś pomóc. Umieszczono go w szpitalu psychiatrycznym. W trakcie kilkutygodniowego pobytu poddany został terapii elektrowstrząsowej. Nie przyniosła ona oczekiwanych rezultatów. Bert skarżył się na jej bolesność i upokorzenie temu towarzyszące. Po wypisaniu ze szpitala postanowił wyprowadzić się z domu rodzinnego. Był już dorosłym mężczyzną, miał ponad 30 lat. Bał się, że jeśli zostanie, matka znowu wyśle go na leczenie. Za nic w świecie nie chciał doświadczyć kolejnych elektrowstrząsów. W latach 70. i 80. mieszkał w różnych ośrodkach w Kalifornii. Głównie w noclegowniach dla bezdomnych.
W końcu schronienie znalazł w placówce dla osób uzależnionych od alkoholu. Choć sam nie miał problemów z piciem, to czuł się tam dobrze, niczym w domu. W 1988 roku na jego drodze pojawiła się pracownica socjalna, która chciała mu pomóc. Choć Bertowi odpowiadało mieszkanie wśród uzależnionych, nie mógł żyć w ten sposób. Często chodził brudny, nie zawsze pamiętał, by wziąć leki, a bez nich objawy choroby się nasilały. Potrzebował prawdziwego domu, a także kogoś, kto mógłby się nim zaopiekować. Nie chciał wrócić do rodziny, więc pracownica socjalna zaczęła szukać mu innego lokum. W końcu trafiła na idealne dla niego miejsce. Było to coś w rodzaju domu opieki. Duża posiadłość prowadzona przez starszą i bogatą kobietę. Pokoje oferowała osobom w potrzebie, schorowanym, bezdomnym, samotnym czy starszym. Gotowała dla nich, prała, pilnowała, czy biorą leki itd. Pracownicy socjalni często kierowali do niej potrzebujących. Wcześniej do jej domu trafiła Betty, później Leona, James i Vera. Następnie przyszła kolej na Dorothy i Bena. I tak rozpoczął się nowy rozdział w życiu Berta. 52-letni wówczas mężczyzna w końcu miał swój własny pokój i czyste ubrania. Z zeznań pracownicy socjalnej wynika, że przyjmował również regularnie leki, co w jego przypadku było czymś zupełnie nowym. Od kiedy tylko zaczął je brać, wcześniej w ogóle o to nie dbał. Twierdził nawet, że wcale mu nie pomagały, dlatego często pomijał dawki, co skutkowało znacznym pogorszeniem. Po wielu latach pojawiła się widoczna poprawa. W nowym domu właścicielka powierzyła mu też pewne obowiązki do wykonania. Czasami musiał coś naprawić lub komuś pomóc. Oczywiście na miarę jego możliwości. Chodziło o to, żeby czymś konstruktywnym wypełnić mu sporą ilość wolnego czasu. No i żeby czuł się potrzebny. To wpłynęło pozytywnie na jego samopoczucie. Jednak kilka tygodni później mężczyzna zjawił się w centrum odwykowym. Chciał ponownie w nim zamieszkać. Pracownica socjalna zaczęła dociekać, dlaczego nagle zmienił zdanie. Przecież w nowym domu czuł się świetnie, ale teraz było widać, że targały nim pewne obawy. Z trudem wydusiła z niego konkretne informacje. Z uwagi na jego chorobę i ograniczenia umysłowe, odpowiednie komunikowanie swoich potrzeb i trosk sprawiało mu wiele problemów. W końcu okazało się, że chodziło o leki. Właścicielka przytułku bacznie pilnowała tego, by jej podopieczni przyjmowali wszystkie przepisane tabletki. A jemu z czasem to zaczęło przeszkadzać. Nie chciał ich brać, więc stwierdził, że nie chce również tam mieszkać. Mimo to pracownica socjalna miała wrażenie, że mogło chodzić o coś jeszcze. Tyle, że Bert nic więcej nie powiedział. Ostatecznie wrócił do tamtego domu. W sierpniu opieka społeczna postanowiła sprawdzić telefonicznie, co u niego. Wtedy okazało się, że Bert wyjechał na jakiś czas do Meksyku. Według słów właścicielki, w tym kraju mieszkała jej rodzina, która się nim zaopiekowała. Chciała mężczyźnie sprawić krótkie wakacje, będące dla niego oderwaniem od szarej rzeczywistości, tyle że nikt nie poinformował o tym pracownicy socjalnej. Gdyby nie zadzwoniła, nie miałaby pojęcia o tym, gdzie przebywał jej podopieczny. 52-latek miał niebawem wrócić. Urzędniczka dzwoniła co jakiś czas. Za każdym razem słyszała, że Bert wciąż przebywał za granicą. Podobno jego pobyt przedłużył się z inicjatywy gospodarzy. Tak minął sierpień i wrzesień 88 roku. Niepokój kobiety wzrastał. Poprosiła o kontakt do mieszkających w Meksyku krewnych właścicielki. Chciała porozmawiać zarówno z nimi, jak i z Bertem. Zamierzała upewnić się, że wszystko było u niego w porządku. Pomimo obietnic nie dostała żadnego numeru telefonu czy adresu. Jakiś czas później do opieki społecznej zadzwonił niejaki Mikkel Obergon. Przedstawił się jako szwagier 52-latka. Jednocześnie zapewnił, że odebrał go z Meksyku i zawiózł do Sacramento. Jednak po rozmowie z właścicielką postanowił zabrać go na jakiś czas do swojego domu w Utah. Pracownica socjalna znowu poprosiła o przekazanie słuchawki jej podopiecznemu. Niestety nie doczekała się tego. Szwagier ciągle znajdował jakieś nowe wymówki. W trakcie jednej z takich rozmów pomylił swoje nazwisko. Jednak natychmiast zdał sobie sprawę z tej wpadki. Od razu poprawił się, używając nazwiska Obergon.
Kobiecie, która odebrała telefon, to wydawało się nie tylko dziwne, ale i podejrzane. Zaczęła się wtedy zastanawiać, czy można się aż tak pomylić, żeby przedstawić się zupełnie innym nazwiskiem. Coraz bardziej się martwiła. Miała przeczucie, że 52-latka spotkało coś złego, zwłaszcza, że od innego lokatora usłyszała niepokojące doniesienia. O tym, że mieszkańcy domu zaobserwowali wiele dziwnych sytuacji, na przykład to, że krótko po tajemniczym wyjeździe Berta z domu zniknęły wszystkie jego rzeczy. Zupełnie jakby miał już nigdy nie wrócić. Jeden z lokatorów opowiedział o tym pracownicy opieki społecznej. Martwiło go również, że właścicielka domu dużo czasu spędzała w ogrodzie z tyłu domu. Często wynajmowała kogoś do kopania dołów, między innymi skazańców. Nie chciała, by inni tam zaglądali, tak jakby coś w tym ogrodzie ukrywała. Pracownica socjalna była zaniepokojona tymi doniesieniami. Dlatego w październiku 1988 roku zgłosiła zaginięcie Berta. Policja przyjęła zgłoszenie. Jeszcze tego samego dnia jeden z funkcjonariuszy pojechał do tego domu. Na miejscu okazało się, że jego właścicielką była Dorothea Puente. Nikt nie wiedział, ile dokładnie lat miała ta kobieta, ale podejrzewano, że jest po 70. Wyglądała jak staruszka. Miała kręcone siwe włosy, pomarszczoną skórę i ogromne okulary na nosie. Ubierała się jak typowa starsza pani, którą stać na drogie żakiety, sukienki i biżuterię. Nalegała, by praktycznie każdy nazywał ją babcią. Swoją działalność założyła na przełomie 85 i 86 roku. Okoliczni mieszkańcy dobrze ją znali. W większości uważali ją za kobietę o złotym sercu, która poświęcała się dla innych. Dodatkowo okazywała szczególne wsparcie dla społeczności meksykańskiej. Zresztą sama twierdziła, że jest latynoską. Wspierała zbiórki pieniędzy i zachęcała innych do tego. Współpracowała również z organizacjami kościelnymi. Przybyły pod jej adres policjant porozmawiał z nią. Kobieta zeznała, że mężczyzna kilka tygodni spędził u jej bliskich w Meksyku. Stamtąd odebrał go jego szwagier. Następnie razem przyjechali na chwilę do jej domu. Nie chciała, by podopieczny wyjeżdżał do innego stanu. Ale członek jego rodziny przekonał ją, że to dobry pomysł. Taką wersję potwierdzili wszyscy lokatorzy. Mimo to zdarzyło się coś nieoczekiwanego. Jeden z nich, pokryjomu, dał policjantowi zawiniętą karteczkę. Widniało na niej zaledwie kilka słów. Ona kazała mi kłamać. Stróż prawa zrozumiał, że świadek miał na myśli Dorothea. Dlatego postanowił porozmawiać z nim na neutralnym gruncie. Nie chciał robić tego w miejscu, w którym ona mogłaby ich podsłuchiwać. Na szczęście dyskretnie udało mu się wyprowadzić świadka w bezpieczne miejsce. Gdy obaj znaleźli się już w znacznej odległości od posiadłości, mężczyzna w końcu odważył się wyznać, o czym wcześniej częściowo wspomniał już pracownicy socjalnej. Głównie o tych dziwnych dołach w ogrodzie. Powiedział również, że po zniknięciu jednego z lokatorów w domu pojawił się pewien odór. Skojarzył mu się z zapachem śmierci. 16 października 1988 roku policja ponownie zjawiła się w tym domu. Tym razem policjantów było już znacznie więcej. Mieli przy sobie łopaty. Zapytali właścicielki, czy ma ona coś przeciwko, aby sprawdzili jej ogród. Nie zaprotestowała. Przestrzeń za domem była niewielka, ale na pierwszy rzut oka dość mocno przez kogoś przekopana. Śledczy początkowo znaleźli tam wyłącznie śmieci, kopali jednak dalej. Po chwili jeden z nich wyciągnął z ziemi rzeczy, które wyglądały jak zniszczone części garderoby. Kilka minut później policjant ze zdumieniem i przerażeniem spojrzał na odkopane ludzkie kości. Chwilę później odnaleziono pełny szkielet należący do kobiety. Dorothea i pozostali mieszkańcy zostali zabrani na komisariat. Poddano ich bardziej szczegółowym przesłuchaniom niż dotychczas. Później wszystkich wypuszczono. Puente uparcie powtarzała, że nie wie, w jaki sposób kości znalazły się w ziemi na terenie jej posiadłości. Twierdziła przy tym, że nie miała z tym nic wspólnego. Zasugerowała nawet, że być może poprzedni właściciel nieruchomości ukrył je tam jeszcze zanim ona się tam przeprowadziła. Nie było żadnych dowodów, które świadczyłyby o winie kobiety. Teoretycznie mogło być przecież tak, jak mówiła.
Następnego dnia zabezpieczono ogród i kontynuowano przeszukiwanie. Policjanci natknęli się na kolejne ludzkie szczątki. Potem następne i kolejne. Wykopano fragmenty ciał należące do 7 różnych osób. Niektóre były lepiej zachowane, co świadczyło, że do zgonu mogło dojść w przeciągu ostatnich tygodni lub miesięcy. Inne zaś stanowiły już same szkielety. W międzyczasie Dorofia zniknęła. Śledczy pozwolili jej na chwilę wyjść z domu. Miała spotkać się z kimś z rodziny w kawiarni. Pewnie można się zastanawiać nad tym, dlaczego tak się stało. Ale należy pamiętać, że policjanci tak naprawdę nie mieli żadnych fizycznych dowodów, które by ją pogrążały. Nie była aresztowana czy nawet oficjalnie podejrzana. Nie mogli jej zatem zakazać opuszczenia posiadłości. Mimo to, kiedy sprawdzono miejsce, w którym miała przebywać, nie było jej tam. Rozpoczęto poszukiwania. Natrafienie na kolejne zwłoki i nagłe zniknięcie właścicielki posiadłości zmieniły wszystko. Stała się podejrzaną. Uciekła, bo prawdopodobnie po raz pierwszy odczuła strach, że wszystko, co udało jej się zbudować, runie jak domek z kart. Pojawiła się w każdej z przywołanych wcześniej historii. Przez lata nosiła różne nazwiska. Gray, McFall, Johnson, Montalvo. Jednak zapamiętano ją głównie jako Dorofię Puente. Zaprzyjaźniła się z Ruth. Uwiodła Eversona. W końcu założyła dom opieki. To tam trafili Bert i pozostali seniorzy, którzy później zniknęli w tajemniczych okolicznościach. Jednak to tylko pewne wycinki z jej życiorysu. Dorofia miała znacznie więcej za uszami. A to zupełnie nie pasowało do wrażenia, które wywierała na ludziach. W szczególności na tych nowo poznanych. Choć chciałaby nazywano ją babcią, to nie była aż taką staruszką, za jaką się podawała. Urodziła się w 29 roku, czyli w latach 80. była po 50. Często kobiety odejmują sobie lat. W jej przypadku było wręcz przeciwnie. Farbowała włosy na siwo i stylizowała się tak, by wyglądać jak staruszka. Pochodziła z Kalifornii. Choć ona sama twierdziła, że miała aż 17 rodzeństwa, było to kłamstwem. Jednym z wielu w jej życiu. W rzeczywistości przyszła na świat jako 6 z 7 dzieci. Czuła potrzebę, by ubarwiać swoje życie nawet w tak prozaicznych kwestiach jak liczba rodzeństwa. Dlaczego tak było? Nad tym pytaniem później dość długo się zastanawialiśmy. Kluczowe okazało się poznanie jej burzliwej przeszłości. Przeszłości, w której było wiele kłamstw i półprawd. Jej ojciec walczył na froncie podczas I wojny światowej. Po powrocie do domu nie był już tym samym człowiekiem. Zachorował na gruźlicę, depresję i zespół stresu pourazowego. Swoim dzieciom powtarzał, że świat jest okrutny i niesprawiedliwy, że nie warto po nim stąpać. Groził nawet, że weźmie broń i się zastrzeli na ich oczach. W domu rzadko kiedy można było usłyszeć śmiech czy zabawę. Matka miała wybuchowy charakter. Często kłóciła się z mężem. Wytykała mu błędy. Jednocześnie oddalała się od swoich dzieci. Nie poświęcała zbyt wiele czasu na ich wychowanie. Kazała tym starszym opiekować się młodszymi. W tym czasie sama sięgała po alkohol. Dorofia od najmłodszych lat pragnęła, by ktoś zwrócił na nią uwagę. Dlatego często symulowała różne choroby. Miała 8 lat, gdy jej ojciec zmarł na gruźlicę. Niecały rok później, w wypadku motocyklowym, straciła matkę. Wraz z rodzeństwem trafiła wtedy do sierocińca. Potem przygarnęli ich dalsi krewni. Choć byli dziećmi, ich dzieciństwo się skończyło, o ile w ogóle kiedyś istniało. W nowym domu nikt o nich nie dbał. Opiekunowie wykorzystywali dzieciaki do wykonywania różnych prac domowych. W wieku 16 lat Dorofia znalazła pracę jako kelnerka. Przedstawiała się innym jako Sherry. W tym czasie zaczęła sobie również dorabiać w znacznie mniej chwalebny sposób. Świadczyła usługi seksualne. Tak poznała kilka lat starszego od niej żołnierza. Najpierw on został jej klientem, później ona jego żoną. Zamieszkali w niewielkiej miejscowości w Nevadzie. Urodziła 2 dzieci, z czego jedno było owocem jej zdrady, ale nie potrafiła być dla nich dobrą matką, dlatego oddała je do adopcji. W 1948 roku małżeństwo dobiegło końca. Po rozwodzie wróciła nie tylko do swojej rodzinnej Kalifornii, ale i do prostytucji. Wkroczyła na przestępczą ścieżkę pełną parą. Zaczęła kraść książeczki czekowe, jednak dość szybko wpadła podczas próby dokonania płatności za zakupy. Aresztowano ją i jakiś czas później skazano.
otrzymała wyrok roku pozbawienia wolności, z czego odsiedziała tylko 4 miesiące. Na początku lat 50. ponownie wyszła za mąż. Drugie małżeństwo przetrwało 14 lat, ale też nie należało do szczególnie udanych. Dorofia zaszła kilka razy w ciążę, ale żadnej z nich nie donosiła. Nowy małżonek nie był zadowolony z tego, czym zajmuje się jego żona, lecz jej to nie obchodziło. Wkrótce kobieta poszerzyła swoją działalność. Została tak zwaną burdel mamą. Nakłaniała inne kobiety do oferowania usług seksualnych. Z uwagi na to, że prostytucja była i jest w większości stanów nielegalna, miała z tego powodu dość sporo problemów. Policja uważnie jej się przeglądała. Pewnego razu funkcjonariusze przeprowadzili nalot na dom publiczny, który prowadziła. Znowu ją aresztowano. W więzieniu spędziła tym razem 3 miesiące. Swoje życie opierała na kłamstwach. Często wymyślała sobie nowe tożsamości. Podawała fałszywe nazwiska i życiorysy. Niczym kameleon. Zmieniała nawet swoją wiarę. Jednym mówiła, że jest muzułmanką, innym, że gorliwą katoliczką. Zmyślała także choroby, by wzbudzić współczucie i wyciągnąć od innych pieniądze. Udawała, że miała raka. Potrafiła kłamać jak mało kto. Wiedziała, jak przedstawić swoją historię, by brzmiała wiarygodnie. Przez lata radziła sobie z tym świetnie. Kiedy w 1966 roku rozwiodła się z drugim mężem, szybko znalazła trzeciego. Myślała, że jeśli poślubi znacznie młodszego od siebie mężczyznę, wyjdzie to jej na dobre. Nie chciała nikogo, kto będzie ją kontrolować i narzucać swój styl życia. Wydawało jej się, że znalazła odpowiedniego kandydata. I była święcie przekonana, że lepiej trafić nie mogła. No cóż, pomyliła się. Pan Puente, którego nazwisko później owiała złą sławą, po 4 latach powiedział dość. 10 lat później znowu stanęła na ślubnym kobiercu, ale i ten związek nie przetrwał. Choć zwykle mówi się, że do 3 razy sztuka, ta kobieta liczyła na to, że w jej przypadku będzie to do 4. Była w błędzie. Nauczona przykrym doświadczeniem, przyrzekła sobie wtedy, że 5. razu już nie będzie. I słowa dotrzymała, już więcej nie wzięła z nikim ślubu. Postanowiła skupić się na czymś zupełnie innym. Zrezygnowała nie tylko z kolejnego małżeństwa, ale i z prostytucji oraz stręczycielstwa. Na początku lat 80. zamieszkała w Sacramento, w liczącej 16 pokoi posiadłości wybudowanej w stylu wiktoriańskim. Mimo to nie mogła całkowicie ukryć swojej prawdziwej natury. W 1982 roku popełniła kolejne przestępstwo. Ofiarą padł 74-latek, którego poznała w barze. Elegancka kobieta, wyglądająca mniej więcej w jego wieku, od razu wpadła mu w oko. Najpierw wypili razem kilka drinków, później zaprosił ją do siebie. Będąc już we własnym domu, mężczyzna nagle zaczął tracić kontakt z rzeczywistością. Gdy położył się na łóżku, Dorofia przystąpiła do akcji. Wyniosła z jego mieszkania pieniądze i biżuterię. Zdjęła mu nawet z palca pierścionek. On nie miał siły, by się bronić czy choćby zaprotestować. Następnego dnia poszkodowany zgłosił się na policję, a złodziejkę złapano. Okazało się, że drink został doprawiony substancją odurzającą. Kobieta zrobiła to szybko i sprawnie, kiedy nikt nie patrzył. Policja odkryła, że podobnie postąpiła także w przypadku kilku seniorek. Udając pielęgniarkę, zdobyła zaufanie i dostała się do ich domów. Miała biały fartuch, czepek na głowie i torbę z medycznym ekwipunkiem. Podała im leki, po których straciły przytomność. Wszystko po to, żeby je okraść. Kolejny raz trafiła za kratki, tym razem na nieco dłużej. W trakcie tej odsiadki nawiązała znajomość z Eversonem. Później wyszła na przedterminowe zwolnienie. Wróciła do swojego domu w Sacramento. I wtedy zrealizowała plan, który wymyśliła dawno temu. Posiadłość była duża. Zdecydowanie zbyt duża, by mieszkać w niej samotnie. Założyła więc coś w rodzaju placówki dla potrzebujących osób. Twierdziła, że jest bogatą, starszą panią bez męża i dzieci, która chciała posłużyć się w jakiś sposób społeczeństwu. Skłamała przy tym, że ma wykształcenie pielęgniarskie i odpowiednie kompetencje do opieki nad osobami starszymi i schorowanymi. Aby móc prowadzić takie miejsce, powinna uzyskać specjalne pozwolenie. Jednak Dorofia nawet się o to nie postarała.
Zdawała sobie sprawę, że urzędnicy dokładnie prześwietliliby jej przeszłość. Jako skazana przebywająca na warunkowym zwolnieniu, nie miała prawa do prowadzenia placówki o takim przeznaczeniu. Co jakiś czas odwiedzał ją kurator. Dopytywał, z kim mieszkała. Nie sposób było nie zauważyć, że w jednym domu przebywało tak wielu lokatorów. Ale ona wiedziała, jak podejść urzędników. Jak skutecznie uśpić ich czujność. Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób tłumaczyła obecność innych. Możemy być jednak pewni, że użyła w tym celu swojego talentu do kłamania. Musiała być bardzo wiarygodna, ponieważ aż przez 3 lata była gospodynią nielegalnego domu opieki. Sąsiadom i opiece społecznej z łatwością wmówiła, że ma stosowne pozwolenie. To może wydawać się dziwne, ale nikt tego nie zweryfikował. Uważano, że starsza i szanowana kobieta z klasy średniej nie miała powodów do oszustw. Poza tym, na pierwszy rzut oka, jej działalność nie budziła żadnych podejrzeń. Nikt nie zdawał sobie wtedy sprawy, że poczciwa staruszka nie robiła tego z dobroci serca, jak sama wszystkim wmawiała. Pod jej opieką znaleźli się ludzie niezbyt zamożni, którzy z uwagi na swój status społeczno-ekonomiczny mogli ubiegać się o różne formy pomocy społecznej. Często dostawali zapomogi od państwa. Nie były to może zbyt wielkie sumy, ale zapełniając wszystkie wolne pokoje w domu, jej zysk wzrastał. Po pewnym czasie zgromadzona przez nią kwota stała się naprawdę imponująca. Zapomogi socjalne czy emerytury przebywających u niej lokatorów trafiały bezpośrednio do jej kieszeni. Wydzielała co prawda swoim podopiecznym niewielkie sumy na ich drobne wydatki, ale zdecydowana większość otrzymywanych kwot pozostawała w jej portfelu. Twierdziła, że pokrywało to koszty ich utrzymania. W niektórych przypadkach środki trafiały bezpośrednio w ręce lokatorów, ale ona i tak potrafiła znaleźć sposób, aby je przechwycić. Jednak nie każdy dał się zwieść tej staruszce. Niektórzy wyczuwali, że coś było z nią nie tak. Jedna z mieszkanek domu poskarżyła się opiece społecznej. W liście napisała, że opiekunka kradła jej pieniądze. Wspominała również o próbach otrucia. Nikt jednak nie uwierzył w tę historię, nawet kurator. Kobieta była uzależniona od narkotyków i miała kryminalną przeszłość. Jakiś czas później aresztowano ją nawet pod zarzutem zabójstwa. Opowiadała wtedy, że w tym domu źle się działo. Lokatorzy podobno znikali w tajemniczych okolicznościach, ale stróże prawa nie traktowali jej jako osoby wiarygodnej, więc to zignorowano. Dopiero zgłoszenie zaginięcia jednego z lokatorów oraz podejrzenia przekazane policji przez godną zaufania pracownicę opieki społecznej sprawiły, że całą sprawą zainteresowały się odpowiednie służby. Po odnalezieniu kości w ogrodzie właścicielka domu nagle zniknęła. Policjanci szukali jej na terenie całego stanu. Ujęli ją kilka dni później w motelu w Los Angeles w związku z podejrzeniem udziału w kilku morderstwach. W międzyczasie antropolog i lekarz sądowy ustalili, że do zgonów doszło na przestrzeni ostatnich 2 lat, czyli w czasie, gdy mieszkała tam Dorofia. Przesłuchanie świadków wykazało, że to ona zlecała wykopanie dołów w ogrodzie. Takie zadanie powierzyła m.in. przestępcom wykonującym prace społeczne. Dostrzegli oni nawet wystające z ziemi w innych miejscach kawałki materiału. Coś, co przypominało dywan. Prawdopodobnie zawinięto w niego jedną z ofiar. Wyczuli też nieprzyjemny zapach przypominający odór rozkładu. Powiedzieli o tym Dorofii, ale ona odwróciła kota ogonem. Znalazła jakąś wymówkę, która była na tyle przekonująca, że mężczyźni szybko zapomnieli o tym, co widzieli i czuli. Uwierzyli tej mile wyglądającej starszej pani, że od dawna zakopuje w ogrodzie martwe zwierzęta. Policja dotarła wkrótce do mężczyzny, który udawał szwagra Berta. Zeznał, że Dorofia poprosiła go, by zadzwonił do opieki społecznej i opowiedział historię, którą ona sama wymyśliła. Nie był w żadnym stopniu spokrewniony z zaginionym. Nie wiedział nic na temat jego aktualnego miejsca pobytu. To wszystko skłaniało do sformułowania wobec niej zarzutów. Kilka miesięcy później gotowy był pełen raport ze wszystkich przeprowadzonych autopsji. Szczątki należały do 3 mężczyzn i 4 kobiet. Na początku zidentyfikowano tylko 5 osób. Berta, Bena, Jamesa, Dorothy i Vere.
Dwa kobiece ciała przez jakiś czas pozostały bez tożsamości. Szczątki jednej z nich znaleziono niekompletne, brakowało głowy czy dłoni. A te części są przecież najważniejsze dla identyfikacji. Do dziś nie udało nam się ustalić, gdzie sprawca je ukrył. W końcu śledczy dowiedzieli się, kim były te kobiety. Udało się to odkryć dzięki zeznaniom lokatorów. Również mieszkały tam przez pewien czas i nagle przepadły. Nigdy już nie wróciły. Funkcjonariusze przeczuwali, że to właśnie one zostały pogrzebane w ogrodzie. Dalsze badania ostatecznie potwierdziły te przypuszczenia. W organizmach całej siódemki odnaleziono duże stężenie leków przepisywanych starszym osobom. Były to różne substancje, jednak według badań toksykologicznych u każdego odnotowano obecność flurazepamu, czyli silnego środka psychotropowego stosowanego w leczeniu bezsenności. Sprawczyni podtruwała ich tym lekiem przez jakiś czas, co ostatecznie doprowadziło do śmierci. Każdą z tych osób coś łączyło. Zmagały się z podobnymi problemami. Byli to ludzie schorowani, uzależnieni i nierzadko samotni. Niektórzy mogli liczyć na niewielkie wsparcie rodziny, ale część z nich nie miała nikogo. Ale najważniejszym wspólnym mianownikiem okazało się ich miejsce zamieszkania. Choć nie wszyscy mieli okazję się poznać, to żyli pod tym samym adresem w ostatnich miesiącach przed zniknięciami. Gdy media obiegła wiadomość o ogrodzie pełnym kości, policjant z innego komisariatu skontaktował się z funkcjonariuszami z Sacramento. Opowiedział o niezidentyfikowanym mężczyźnie, którego rybacy znaleźli martwego na początku 1986 roku. Ciało najpierw włożono do plastikowego worka, a następnie do drewnianej skrzyni. Porzucono je na odludziu w pobliżu rzeki. Tamtejsza policja uważała, że sprawy mogły być w jakiś sposób powiązane. W chwili ich znalezienia zwłoki były już w zaawansowanym stopniu rozkładu. Specjalista nie odnalazł na nich śladów przemocy, żadnych obrażeń wewnętrznych czy zewnętrznych. Początkowo nie udało się określić przyczyny śmierci ani tożsamości ofiary. Nie przeprowadzono również badań toksykologicznych. Zmarły stał się Johnem Doe, ponieważ w taki sposób nazywa się w Stanach wszystkich martwych, niezidentyfikowanych mężczyzn. Wiadomo było jedynie, że był to ktoś starszy, prawdopodobnie po 70. Jednak 2 lata później pojawiła się nadzieja na rozwiązanie zagadki. Udało się odkryć, że ofiara z drewnianej skrzyni to Everson. Jego ostatnim znanym miejscem zamieszkania był dom Dorothy. Ten wątek został zrelacjonowany przez śledczego w produkcji Netflixa pod tytułem Koszmarny lokator. Pierwszy odcinek jest w całości poświęcony historii Dorothy i dokonanych przez nią zbrodni. Dowiadujemy się tam również, że policja dotarła do kluczowego świadka. Pewien mężczyzna potwierdził, że pod koniec 1985 roku nie tylko wykonał na zlecenie tej kobiety drewnianą skrzynię, ale także pomógł przetransportować ją nad rzekę. Za swoją usługę otrzymał zarówno pieniądze, jak i samochód ofiary. W końcu połączono wszystkie kropki. Rodzina Root już w 1982 roku podejrzewała Dorothy. Udała się wówczas do prokuratury i chciała, by ktoś bliżej przyjrzał się tej sprawie. Wtedy jednak nikt nie chciał ich słuchać. Nie zainteresowano się tym wątkiem. Bliscy zaginionej byli rozczarowani. Nie pocieszyło ich nawet to, że przestępczyni trafiła do więzienia za zupełnie inne przestępstwa. Dopiero 6 lat później pojawiła się kolejna szansa na wyjaśnienie tej zagadkowej śmierci. Zwłaszcza, że raport z sekcji zwłok Root wyraźnie wskazywał na obecność w jej organizmie tych samych leków, które wykryto u pozostałych ofiar z ogródka. I w ten sposób początkowo 7 zarzutów zabójstw ostatecznie zmieniono na 9. Wszystkie te zbrodnie zostały popełnione w latach 82-88. Zabójczyni znała swoje ofiary. Każdej z nich odebrała życie w podobny sposób. Wykorzystała w tym celu metodę, którą posługiwała się już wcześniej, gdy po podaniu silnych leków obezwładniających okradała osoby, które jej zaufały. Tyle, że pewnego dnia postanowiła pójść o krok dalej. Rozłożyła ten proces w czasie i dodała do niego nowy, makabryczny element – odebranie komuś życia. Groziła jej kara śmierci. Nigdy nie przyznała się do winy, choć nie potrafiła racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego szczątki znalazły się w ogrodzie, ale uparcie twierdziła, że nie miała z tym nic wspólnego. W trakcie śledztwa wyszło również na jaw, że po zaginięciu każdej z ofiar jeszcze przez jakiś czas pobierała ich pieniądze, które przychodziły z opieki społecznej.
W jej prywatnych rzeczach znaleziono dowód osobisty jednej z zabitych kobiet. Wykorzystywało go, a zdjęcie ofiary wymieniła na własne. Ona sama nie miała żadnego majątku. Wszystko, co miała, pochodziło od osób, które skrzywdziła. Kiedy niektórzy zaczęli upominać się o swoje lub ją irytowali, pozbywała się ich. W ten sposób pozyskała ponad 70 tysięcy dolarów, a osoby, które straciły życie, najczęściej znajdowały się na marginesie społeczeństwa. Byli chorzy, całkowicie bezbronni. Mało kto się nimi interesował. Przez lata uchodziło jej to na sucho. Myślała, że popełnia zbrodnie doskonałe. Gdyby nie interwencja opieki społecznej w sprawie Berta, prawda być może nigdy nie ujrzałaby światła dziennego. Ewentualnie stałoby się to znacznie później, a zwłok w ogrodzie poczciwej staruszki byłoby więcej. Na tle wszystkich jej ofiar szczególnie wyróżniały się dwie osoby. Ruth i Everson. Ona miała kochającą rodzinę. On czuł się samotny i szukał miłości. Posiadali pewne oszczędności, na które Dorofia się skusiła. Jednak w końcu zaczęli jej zawadzać. Dlatego zginęli. Jej proces ruszył dopiero w lutym 1993 roku. Przeprowadzenie sekcji zwłok, odkrycie tożsamości ofiar, przesłuchanie świadków i poskładanie wszystkich elementów tej makabrycznej historii zajęło organom ścigania dużo czasu. Dowody ją obciążały, ale nie było pewności, czy zostanie uznana winną wszystkich zarzutów. Wydawało się, że najmocniejsze argumenty dotyczą trzech spraw – Ruth, Eversona i Berta. Były one najlepiej udokumentowane. Jednak przysięgli ocenili to inaczej. Doszli do wniosku, że można zarzucić jej tylko morderstwa Bena, Leony oraz Dorothy. Sąd postanowił nie skazywać jej na karę śmierci. Zamiast tego wymierzył jej dożywocie, bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Choć od niektórych zarzutów ją uniewinniono, to prokuratura i policjanci uznali, że i tak zapadł słuszny wyrok. Surowy, a jednocześnie sprawiedliwy. Oznaczał, że morderczyni już nigdy nie wyjdzie na wolność. I nie wyszła. Zmarła w 2011 roku, kiedy faktycznie była już staruszką, którą wcześniej tylko udawała. W chwili śmierci miała 82 lata. Tak jak to często dzieje się w przypadku seryjnych zabójców, Dorofia otrzymała medialny pseudonim. Nazwano ją gospodynią domu śmierci. A posiadłość, w której doszło do tych mordów, przez lata stanowiła atrakcję turystyczną. Odwiedzali ją ludzie z całego świata. Jakiś czas temu dom kupił pewien amerykański fan coraz popularniejszego na całym świecie gatunku true crime. Przyznał on później w jednym z wywiadów, że to właśnie mroczna historia tego miejsca sprawiła, że postanowił tam zamieszkać. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Książka Daniela J. Blackburna, Human Harvest, wydana w Nowym Jorku w 1990 roku przez wydawnictwo Knightsbridge. Książka Williama P. Wooda pod tytułem The Bone Garden, wydana w Nowym Jorku w 1994 roku przez wydawnictwo Pocket Books. Postanowienie o odrzuceniu petycji Dorothy Puente, Puente contra Mitchell, wydane 10 marca 2006 roku. Serial dokumentalny Koszmarny Lokator z 2022 roku. Odcinek pierwszy pod tytułem Mów mi babciu, dostępny na platformie Netflix.